Radełko, bo mi się Radełko, bo mi się Radełko połamało. Bo mi się Radełko, bo mi się Radełko, bo mi się Radełko połamało. I jak ci się złamało, kość naprawić. I jak ci się złamało, kość naprawić. Nauczę się Jasiu, nauczę się Jasiu, nauczę się Jasiu gospodarzyć. Po raz trzeci Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta organizuje Festiwal Piosenki Ludowej. Widzimy stale rosnące zainteresowanie festiwalem. W pierwszej edycji brało udział 8 zespołów. W tym roku gościmy już ich 11. Ja sądzę, że to śpiewanie służy zdrowiu, ale służy przede wszystkim temu, żeby młodszemu pokoleniu przekazywać tą ludową tradycję. I mnie na przykład bardzo martwi, że nie ma kto z młodzieży przejmować tego. Jest tak ciężko namówić młodzież, żeby śpiewała te stare ludowe piosenki. 12 lat temu uczennice z Nowej Huty zrealizowały na ulicy Lea w Krakowie happening. Jedną z uczennic była Zosia Papużanka, uczennica 21 Liceum Ogólnokształcącego, a drugą Dominika Kurdziel, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych imienia Mieczysława Karłowicza. Po latach Zosia została cenioną panią pedagog i matką dwojga dzieci, a Dominika znaną perkusistką i piosenkarką. Dziewczyny swój happening zadedykowały prezydentowi. Rzecz więc bardzo na czasie. Uwaga! Uwaga, uwaga! Przemówienie! 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 Pan prezydent wyszedł na podium. Uśmiechnął się do tłumu. I powiedział... Miłość. Całkiem jak ksiądz z ambony. Ludzie stali zdumieni, nie bardzo rozumiejąc, gdzie ich pan prezydent przeczytał takie słowo. Ale już po minucie rozległy się pierwsze oklaski. Jeszcze ciche i niewyraźne, ale już żywe i ciepłe. Pan prezydent był w niebo wzięty. Z wdziękiem poprawiał krawat i kłaniał się publiczności. Miał zawodową wprawę. A w tłumie stała miłość. Miłość. W tłumie stała miłość. No. Uśmiechała się. Pobłażliwie. Niech żyje prezydent! Udało nam się w ciągu 3 lat doprowadzić do tego, że po pierwsze wszystkie bilety są wyprzedane na miesiąc przed, prawie, no przynajmniej są zarezerwowane. I festiwal Sacrum Profanum, który na początku nie miał zbyt wielu zwolenników, okazał się zupełnym sukcesem. Najpierw była Carmina Burana, to był taki początek w hali walcowni. Wtedy po raz pierwszy poznawaliśmy tę przestrzeń. Później było Requiem Mozarta rok temu. W tym roku Siergiej Prokofiew i Romeo Julia. Zatem mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy po tych 3 latach, ale nieco boję się, bo naprawdę nie wiem, co zrobić w przyszłym roku, aby było jeszcze lepiej niż rok wcześniej, niż 2 lata temu i niż 3 lata temu. Romeo,
Mówi coś.